Przed Wielkanocą ściera się zima z wiosną, śmierć z życiem, szarość z kolorami. Tak jest w Niedzielę Palmową, kiedy mali chłopcy po łacinie pueri, a po naszemu pueroki, dobijają się takim na przykład narzędziem jak to z modlnicy do domów gospodarskich, żeby wygłosić orację i coś powiedzieć. Te oracje dawniej wygłaszano także w Krakowie, jak zaświadcza Jan Kantyturski, zapomniany pisarz z połowy wieku XIX. Takich chłopców przebranych w papierowe mundury nazywano bożogrobcami. Może w przepastnych magazynach ze świadectwami pisanymi Muzeum Etnograficznego uda się coś więcej o nich dowiedzieć. Muzeum Etnograficzne zgromadziło wielkie bogactwo kołatek, kłapaczy, tarapatek, tarajek, krzekotek, grzegotek i nie pomnę już większej liczby nazw i typów. To na przykład z czterech młoteczków kołatka wielkopostna, wielkoczwartkowa, wielkopiątkowa i wielkosobotnia z Krzęcina pod Krakowem, ta z kamienia podobna trochę do koła młyńskiego i bardziej przemyślne, polegające na kręceniu korbą i wtedy te pióra wydają przejmujące dźwięki. Memento mori, bo dzwony są zawiązane, a według pewnych legend nawet wszystkie poleciały do Rzymu od zaśpiewania Gloria Wielki Czwartek, a dawniej, jeszcze w XIX wieku, wielkoczwartkowa msza połączona w katedrach biskupich z obmyciem nóg mogła się odbywać w południe, dzwony milkły. A zatem sygnał czasu należało podawać i zwoływać ludzi na nabożeństwa za pomocą innych środków wypełniających katolicką fonosferę. I wówczas to na wieży jakieś wielkie tarapaty były, a żywiołowość w ten smutny dzień powodowała, że tłumy chłopców po całej miejscowości biegały i zwoływały ludzi w południe, na wieczór, informowały, kiedy należy odmówić Anioł Pański. Mieszał się smutek, mieszał się przejmujący dźwięk, memento mori, z obietnicą wielkanocnej radości. I tak do Gloria rezurekcyjnej, kiedy to kołatki milkły, no ale już w poniedziałek wielkanocny, czy to na Emausie, czy we wtorek na rękawce, to, co było dźwiękiem suchym i nieprzyjemnym, stawało się radosnym, odpustowym, festynowym przedmiotem, który był już zabawką. I tak nam się miesza sakrum i profanum, powaga i wiosenna radość.